Dzień dobry, miło mi powitać Państwa w kolejnym programie Wieści z Zaborów. Dziś prosto z Urzędu Miejskiego w Brusach Państwu przedstawię kilka informacji z minionego czasu. Powiemy m.in. o naborze do Bruskiej Rady Seniorów, podsumujemy majówkę z gminą Brusy, a także powiem nieco o rekrutacji do samorządowego żłobka w Brusach oraz o akcji poboru krwi, która również w Brusach się niedawno odbyła. Zapraszam bardzo serdecznie. Podsumowanie majówki w gminie Brusy. Tegoroczną majówkę w Brusach rozpoczął turniej strzelecki z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W zawodach wystartowały zarówno panie, jak i panowie. W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się Anna Mankiewicz i Piotr Szulist. Partnerem turnieju było Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju w Brusach. Główne obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się 3 maja w kościele parafialnym w Brusach, w łączności z obchodami Międzynarodowego Dnia Strażaka i Święta Matki Bożej Królowej Polski. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Brusy, liczne delegacje organizacji i szkół z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy miasta i gminy Brusy. Eucharystii przewodniczyli kapłani parafii Wszystkich Świętych w Brusach, a okolicznościową homilię wygłosił ksiądz Rafał Grot. O oprawę muzyczną mszy zadbał parafialny chór Lutnia. 4 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Gminne uroczystości w Brusach, jak wspomniałam, odbyły się 3 maja. Świętowanie rozpoczęła wspomniana msza święta, następnie uroczystym pochodem udano się na plac przy Bruskim Domu Strażaka, gdzie odbył się apel i wręczenie odznaczeń druhom OSP. Między innymi odznaczenia wręczał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, pan Marek Buza. Wręczono złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa, odznakę honorową zasłużonego dla pożarnictwa województwa pomorskiego oraz odznaki strażak wzorowy. Pełna lista odznaczonych druhów strażaków dostępna jest oczywiście na stronie www.brusy.pl. 3 maja odbył się także 18. Zaborski Rajd Rowerowy. Rajd wrócił do kalendarza cyklicznych imprez gminy Brusy po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Wzięło w nim udział łącznie 150 osób, również mieszkających w gminie Brusy goście z Ukrainy. Uczestnicy wystartowali z placu przy Urzędzie Miejskim w Brusach, następnie udali się do Zalesia, Lubni, Orlika, w którym zaplanowany został postój regeneracyjny, dalej do Leśna, Czapiewic, Czarnowa. Metą rajdu był plac przy OSP w Brusach, a cała trasa liczyła 23 km. W Orliku na uczestników rajdu czekały również swojska drożdżówka oraz ciepłe napoje. Tam także rozstrzygnięto konkurs na najstarszego uczestnika rajdu, którym został kolejny raz z rzędu 88-letni pan Edmund Krzoska. Organizatorzy przyznali także drugą nagrodę dla najstarszego rowerzysty, którą otrzymał 76-letni pan Adam Szewczuk. Nagrodę dla najmłodszego uczestnika zdobył dwuletni Antoni Knopik, a wśród rowerzystów doceniono również 6 najmłodszych kolarzy, którzy trasę rajdu pokonywali samodzielnie. Partnerem rajdu i fundatorem nagród w konkursach był Bank Spółdzielczy w Koronowie. Bruska Rada Seniorów. Od 7 do 12 członków będzie liczyła nowo powoływana Rada Seniorów w Brusach. Prace związane z ukonstytuowaniem takiego organu już trwają. Przyjmowane są właśnie zgłoszenia kandydatów. Inicjatywa utworzenia w Brusach Rady Seniorów wyszła od burmistrza i Rady Miejskiej. Nowe gremium będzie organem doradczym, reprezentującym opinie i potrzeby seniorów z gminy Brusy. Aby zostać członkiem Rady Seniorów w Brusach, trzeba mieć ukończone 60 lat. Kandydaci do Rady mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, ale możliwe są także zgłoszenia indywidualne. W tym jednak przypadku kandydat musi zebrać co najmniej 15 podpisów poparcia od innych seniorów. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Brusach do końca maja bieżącego roku. W Urzędzie Miejskim w Brusach można również dowiedzieć się wszelkich szczegółów dotyczących naboru do Rady Seniorów. Takie szczegóły i informacje znajdują się także na stronie internetowej www.brusy.pl.
Akcja poboru krwi w brusach. W minionym czasie przy domu strażaka odbyła się kolejna mobilna akcja poboru krwi. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem, a chętnych do oddania krwi dla potrzebujących pacjentów nie brakowało. W krwiobusie zgłosiło się niespełna 40 osób. 24 z nich pozytywnie przeszły wstępne badania krwi i wizytę lekarską, podczas której szczegółowo oceniany jest stan zdrowia każdej osoby oraz jest analizowany formularz krwiodawcy. Łącznie uzyskano 10 800 ml krwi. Mobilne akcje poboru krwi w brusach odbywają się pod patronatem burmistrza Brus. Ich organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Partnerem z kolei jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Specjalistyczny krwiobus stacjonuje w Brusach co 2 miesiące, a w razie większego zainteresowania organizowane są akcje dodatkowe. W 2022 roku honorowi dawcy krwi i wszystkie pozostałe chętne osoby będą miały okazję oddać krew jeszcze 4 razy, to jest 28 czerwca, 23 sierpnia, 18 października i 13 grudnia. Już dziś Państwa serdecznie do oddawania krwi podczas tych akcji zapraszamy. I na koniec rekrutacja do samorządowego żłobka w Brusach. Gmina Brusy, samorządowy żłobek w Brusach ogłasza rekrutację dzieci do samorządowego żłobka w Brusach na rok 2022-2023. Osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, ubiegające się o przyjęcie dziecka do żłobka, są zobowiązane do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w samorządowym żłobku w Brusach osobiście lub przesyłając je na adres żłobka do 24 maja bieżącego roku. Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka, a warunki i kryteria naboru określone są w regulaminie rekrutacji. O przyjęciu dziecka do żłobka informacja przekazana zostanie pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne są oczywiście na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej samorządowego żłobka w Brusach oraz na wspomnianej przeze mnie kilka razy dzisiaj stronie www.brusy.pl. Na tej stronie znajdą Państwo, tak jak wspomniałam, wszystkie szczegóły dotyczące dzisiejszych informacji. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do zaglądania na stronę www.brusy.pl. Tak samo zapraszam Państwa do zaglądania na nasz profil facebookowy Miasto i Gmina Brusy. Tam znajdziecie Państwo fotogalerie z tych wszystkich wydarzeń, filmiki i inne ciekawostki z naszej gminy i oczywiście ważne informacje. Bardzo serdecznie dziękuję dziś Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego programu Wieści z Zaborów.